Halo, dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Oj, mam malutkiego laga, ale chyba wszystko się już naprawiło. Tak więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Jak pamiętacie, przy okazji poprzedniego epizodu wspominałem, że chciałbym, by na kanale toczyły się dwie równoległe, niezależne od siebie serie z Europki. Jedna jako Korea w trybie normalnym, zaś druga jako, no właśnie, Szwecja, jak już zapewne zauważyliście, w trybie Iron Man. Jeszcze nie wiem, o jaki achievement będę tutaj walczył, ale niewątpliwie wyznacznikiem bycia dobrą Szwecją jest kontrolowanie całego basenu Morza Bałtyckiego na pewnym etapie gry i to będzie jeden z celów, który mam nadzieję uda mi się zrealizować na przestrzeni trwania tej, mam nadzieję, zacnej dla was serii. Tak więc pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka i napisaniu swojej reakcji, swojej opinii na temat wybranego przeze mnie kraju, no i napiszcie mi przede wszystkim porady, jak tą Szwecją się gra. Ponadto pamiętajcie także o zalajkowaniu tego odcinka, no bo to pomoże zarówno w rozwoju kanału, jak i samej serii. I na zakończenie, wiem, że nigdy o tym nie wspominam, ale warto byście pamiętali o tym, by zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli już zasubskrybowaliście, to obok macie taki dzwoneczek, jak na niego klikniecie, to tam możecie sobie włączyć powiadomienia z mojego kanału. Nigdy o tym wam nie wspominałem jako tako na żadnym materiale, więc wydaje mi się, że mogę to zrobić chociaż raz, by troszeczkę sobie statystyki kanałowe poprawić. Dobrze, jeszcze nim przejdę do normalnej rozgrywki, słowem wyjaśnienia, dlaczego akurat Szwecja. Wiem, że głosowaliście na wiele innych, ciekawszych krajów, nawet przede wszystkim pojawiała się tam propozycja Śląska i tego legendarnego Back to the Piast, którego nie wiem, czy udałoby mi się zrealizować, ale pamiętajcie, to nie było żadne głosowanie. Ja po prostu zapytałem się was, czy macie jakieś ciekawe koncepcje i z tych najciekawszych wybrałem kilka propozycji, ograłem chwilę dane kraje, no i z tych ogranych krajów wybrałem sobie, moim zdaniem, ten, który wydawał mi się po prostu najbardziej intrygujący. No i padło właśnie na Szwecję. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że wielu z was pisałobym zagrał jako Finlandia, ale przecież Finlandia nie istnieje w Europie Universalis 4 na początku rozgrywki. Nie ma jej po prostu, można ją utworzyć, ale jej tutaj nie ma. Jest Norwegia, Szwecja i potem jest już Nowogród po prawej, a Finlandia, która powinna znajdować się w tym oto miejscu, jakby ktoś nie wiedział, jest niestety obecnie w terytorium Szwecji. No niestety jak dla kogo, ja się tam cieszę, ponieważ ja Szwecją jestem. To jednakże, z czego nie jestem zadowolony, no to cholerna Unia z Danią. Jestem niestety jednym z wasalów Danii i żeby w ogóle jakkolwiek tutaj móc sobie grać, będę musiał znaleźć sojuszników do walki z tym jakże potężnym krajem. Pytanie brzmi tylko, z kim ja tutaj będę mógł rozmawiać w kwestii mojej ewentualnej niepodległości. Szczerze powiem, nie wiem. Polska wydawałaby się niegłupim sojusznikiem, gdyby nie fakt, że Polska od jakichś kilku patrzy regularnie bierze sojusz z Danią i to bardzo, ale to bardzo psuje wszelkie koncepcje ataku Danii. Mógłbym spróbować ją zaatakować już na starcie, ale dostałbym po mordzie, ponieważ po pierwsze Norwegia. Norwegia jest zawsze lojalna względem Danii i żeby cokolwiek się zmieniło, musiałbym poczekać, aż Dania nie miałaby żadnych kompletnie żołnierzy i Norwegia musiałaby zobaczyć w Danii kraj, który jest możliwy do zmasakrowania, a to jest bardzo trudne. Dlatego ja na start wyślę moich dyplomatów do Polski mimo wszystko, żeby poprawić z nią relacje na wypadek, gdyby jakimś cudem mimo wszystko zgodziła się na ewentualny sojusz. Drugiego dyplomatę wyślę do Anglii. To również powinno mi jakkolwiek pomóc w kwestii ewentualnego wyzwolenia się. Wydaje mi się, że Szkocja bardzo chętnie by mi pomogła wywalczyć niepodległość. Otóż to, więc jednego dyplomata również do Szkocji wyślemy, no bo skoro Dania nam nie będzie chciała pomóc, a wydaje mi się, że nie będzie chciała nam pomóc, otóż to, no to Szkocja nam pomoże, a Szkocja może i nie ma dużych sił. Powiedzmy to wprost, ona nie ma dużych sił, ale ma statki, które mogą nam pomóc w przyszłości. Okej, military divided. Mamy dwie opcje. Fort defense albo siege ability. W tym wypadku wolę fort defense, ponieważ pamiętajcie, wojna, którą wypowiem Danii, będzie wojną obronną. Będę miał casus belli taki, by bronić swojego tutaj terytorium, swojej stolicy, Sztokholmu, Perły Północy, tak to nazywam. Ej, swoją drogą, patrzcie, jakie ładne skórki posiadam jako ta Szwecja. Naprawdę bardzo ładne. Ale wracając, to będzie właśnie mój casus belli, bronić tych terytoriów, czyli nie dopuścić, by Dania przeszła tutaj, przez te dwa forty. To będzie niewątpliwie bardzo trudne i jeżeli będą mieli sojusz z Polską, to wręcz niewykonalne bez jakichkolwiek sojuszników. Skoro w ogóle już mówimy o niewykonalności, to niewykonalne jest także dla mnie opłacanie tych fortów, ponieważ zauważcie, że te forty bardzo, ale to bardzo dużo kosztują w utrzymaniu. Dlatego też przestanę opłacać armię, by mój hajs jakoś się zgadzał. Nie muszę bawić się w ogóle kupcami. Kupcy są obecnie, moim zdaniem, bardzo dobrze rozlokowani. Jeden znajduje się w Krakowie i transferuje do Bałtyku, a drugi w Nowogrodzie i też transferuje do Bałtyku.
Z Bałtyku niestety rozkradane są nam pieniądze przez m.in. Zakon Krzyżacki, który postaramy się na tym Bałtyku pokonać po prostu mózgiem. Czyli wyślemy flotę do kontrolowania tego handlu. Im większą flotę byśmy posiadali, tym lepiej. Jednakże wydaje mi się, że taka ilość statków nie wystarczy do tego, by rzeczywiście móc temu Zakonowi Krzyżackiemu utrzeć troszeczkę noska. Tak więc na razie musimy zadowolić się tym, co mamy. Zauważcie, że Dania ma problemy z pretendentami. Gdyby oni jakimś cudem wygrali, to Unia sama by się posypała, ale no nie mamy jak tego zrobić, chociaż w sumie też nie jestem pewien, czy rzeczywiście ta Unia by się posypała. Gdyby ci pretendenci byli u mnie, to tak, to wtedy na pewno 100% gdyby oni wygrali, to by Unia z Danią się zerwała sama, ale to są pretendenci w Danii, więc wydaje mi się, że to chyba nie ma żadnego znaczenia, chociaż mogę się mylić, nie znam aż tak mechanik Europki, więc napiszcie mi w komentarzach, czy gdyby ci buntownicy jakimś tym wygrali, to Dania rzeczywiście straciłaby Unię ze mną i Norwegią? Kto tam wie? Jako ciekawostkę powiem, że na pewnym etapie rozgrywki dostajemy event, w którym Dania może oddać nam Gotlandię, jeżeli my ją o to poprosimy. Ponadto będzie także, przepraszam, bo mi gardło siada. Będzie także jeden event, który będzie polegał na tym, że pojawi się w naszym kraju pan, który będzie żądał niepodległości dla Szwecji. No i gdy to się stanie, no to będziemy mogli sobie zyskać 10 tysięcy manpowera za darmo. A 10 tysięcy manpowera to jednak już całkiem spora ilość. Matko Bosko, Dania ma sojusz z Moskwą. Co to dla nas oznacza? Oznacza to dla nas tyle, że chyba uda nam się przekonać Polskę do tego, by nam supportowała niepodległość, ale jest problem. Jednak wydaje mi się, że Moskwa mogłaby wywalczyć prawo przemarszu od Nowogrodu. Po prawdzie jest to mało wykonalne, raczej bardzo trudne do wykonania, ale możliwe. Bardzo możliwe. Jeżeli Moskwa powie wojnę Nowogrodowi, to będzie miała możliwość zagarnięcia takiej ilości prowincji, by graniczyć ze mną. A jeżeli to się stanie, no to dostanę w pierdziel, no bo ja Moskwę nie ścisnę. Oni mają 20 tysięcy żołnierzy. Mimo wszystko cieszę się, że sojusz z Polską i Litwą nie powstał, ponieważ Polska i Litwa razem mają jakieś, no liczę, 50 tysięcy żołnierzy, którzy zapewne, w sumie co to za sformułowanie, ale na pewno przyszliby tutaj przez te cieśniny i zmasakrowali moje forty, więc na ten moment jest całkiem nieźle. Jeżeli jeszcze udałoby nam się tutaj poprosić Szkocję chociażby do tego, by dołączyła do tej wojny, to już moglibyśmy zacząć kombinować nad ewentualnym ściśnięciem wszystkiego i wszystkich. Czy mi się wydaje, czy Dania zabrała Holsztynowi ziemię? Tak, Dania zabrała Holsztynowi ziemię i nie jest to już jej wasal, to jest jej sojusznik. Dlaczego? Jak do tego doszło? Jeżeli Dania ma teraz w swoim posiadaniu ziemię Holy Roman Empire, czyli tego zaznaczonego na zielono dziwnego molocha, a nie ma, no to niestety nie ma o czym rozmawiać. Gdyby miała tutaj na przykład Holsztyn, to można byłoby dogadać się z Austrią w kwestii, no, ewentualnych rozbiorów Danii. To niewątpliwie bardzo by nam pomogło w przyszłości, no bo mimo wszystko pamiętajmy, my nie chcemy tylko wygrać niepodległość. My chcemy także te Danie rozebrać na czynniki pierwsze, bo ona posiada nasze kory. To są nasze ziemie tak naprawdę, chociaż no, obecnie nie są naszymi korami, to teoretycznie, etnicznie powinny do nas należeć. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to tak ładnie będzie wyglądać, jeżeli będziemy to wszystko kontrolowali. Dodajmy tego fakt, że gdybyśmy zdołali zmasakrować całą Danię i przyłączyć wszystkie terytoria Danii do naszych prowincji, to być może bylibyśmy bliżsi do zrealizowania celów potrzebnych do rozpoczęcia Złotej Ery. Jak pisaliście w komentarzach, gdybym wystartował jako Dania, to teoretycznie po zrobieniu jednego obiektywa byłbym w stanie zrealizować cele Złotej Ery, a to dałoby mi ogromne boosty, które mógłbym przeznaczyć na podboje chociażby Nowogrodu, Moskwy, Polski, Teutonic Orderu, czy nawet samego tutaj Holy Roman Empire. A propos Holy Roman Empire, na lewo od niego widzę, że Francja ma duże problemy z buntownikami, a skoro mowa o buntach, no to czy tutaj Szkocja w moim buncie by mi już pomogła? Niezbyt, tak więc dalej zwiększamy prędkość gry i czekamy na rozwój wypadków. Granie Szwecją tego wymaga. Wymaga cierpliwości, musimy być bardzo cierpliwi i kombinować. W sumie moglibyśmy na przykład zatrudnić pana od dyplomatycznej reputacji, tylko że ten pan od dyplomatycznej reputacji nie istnieje na razie w naszym korcie, a to oznacza, że zatrudnię pana może od trade efficiency, zawsze to więcej hajsu, ale z drugiej strony, jeżeli go zatrudnię, to mi zmaleje hajs miesięczny, więc chyba się jednak wycofam. Wycofam się, no bo nie potrzebuję aż tak bardzo tego plus jeden punkta dyplomatycznego co miesiąc, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ohoho,
Założono kometę, no i ta sprawiła, że straciliśmy jeden stabilności. Oczywiście ja tę stabilność od razu sobie zboostuję, chociaż z drugiej strony, czy mnie to aż tak boli? Nie no, zboostuję, no bo jeżeli będę siedział na tym minus jeden stabilności, to ból i zgrzytanie zębów. Lepiej zawsze stabilność mieć przynajmniej na zero. Plus jeden to już w ogóle jest cud, miód, malina, ale plus zero... Jak najbardziej, czyli plus zero, Boże, to w ogóle zasłonienie, plus zero, ale zero też może być, o, tak chciałem powiedzieć. Szkocjo, moja Szkocjo, widzę, że już bardzo chętnie mi supportujesz niepodległość, tak więc zacznijmy od ciebie. Wiem, że nie jesteś dużym krajem, wiem, że niewiele posiadasz, ale no naprawdę potrzebuję twojej pomocy, potrzebuję pomocy kogokolwiek. Ło, a propos kogokolwiek, Dania ma ogromne problemy z buntownikami. Niestety, Norwegia, jak zwykle, musiała pokazać swoje dwa grosze. Problem z Norwegią jest taki, że oni zawsze są lojalni względem Danii. Gdybyśmy chcieli w ogóle wyeliminować Norwegię z tej wojny, no to musielibyśmy, no zmusić, tak jak już wspomniałem na początku, Norwegię do zobaczenia w Danii frajera, który nie może się bronić przed ewentualną inwazją. I to teoretycznie miałoby szansę powodzenia. Ale na razie o tym zapomnijmy i zamiast tego wysilimy może naszego super dyplomatę do Austrii, bo z tego co widzę, Austria bardzo chętnie nam tę niepodległość supportuje, gdyby nie była w trakcie wojny. Tak więc dyplomato, działaj, poprawiaj relacje. Będziemy mieli już więcej sił, będziemy mieli więcej możliwości na ewentualne zmasakrowanie Danii. Oczywiście ryzykowne jest to troszeczkę, ponieważ mimo wszystko, zauważmy, że Austria będzie może chciała zabrać tutaj prowincję Schleswig. Chyba tak się ta prowincja nazywa, prawda? Aż zobaczę, jak się ta prowincja nazywa. Schleswig, tak, Schleswig. I jak na nią kliknę, nie ma tam Kora Holsztynu. A dziwne, wygląda to, że Dania miała jakiś dziwny event, w którym Holsztyn oddaje Schleswig, ale staje się niepodległy. Ciekawe, nie wiedziałem, że taki event w ogóle istnieje. Wydawało mi się, że Austria by chciała zwrócić Schleswig do cesarstwa, ale zapomniałem przecież też, że... ta prowincja do cesarstwa już nie należy. Nie wiem jakim cudem, nie wiem jak to działa. Jakiś dziwny event tutaj wystąpił. Napiszcie mi w komentarzach, co takiego się tutaj wydarzyło, no bo powiem szczerze, po prostu nie wiem. Nie znam się aż tak na mechanikach Europy Universalis 4. Mamy nowego papieża, a nowym papieżem został Urbanus, to jest siódmy, tak? Dokładnie tak, Urbanus siódmy, który jest z Francji, więc Francuzi zostali papieżem. A jak tam w Kastylii? Może jakiś Iberian Wedding wyskoczy, cokolwiek? Oho! Francja ma również event Surrender of the Main, który sprawił, że odzyska jedną prowincję. Teraz jakieś takie nowe eventy w tej zachodniej Europie doszły, śmieszne słowa swoją drogą, na których ja się kompletnie nie znam i intryguje mnie to. Bardzo mnie to intryguje. Moskwa wypowiedziała wojnę Nowogrodowi i to będzie chwila prawdy. Jeżeli Moskwa zrobi sobie korytarzyk do mnie, no to mamy przesrane. Mamy przesrane, bo nawet Austria nas nie uratuje przed wpierdzielem. Ale jeżeli oni nie zabiorą odpowiednio dużo prowincji od Nowogrodu, to istnieje prawdopodobieństwo, że nie będą mieli jak przez niego przemaszerować i nie będą mieli jak nam spuścić soczystego wpierdzielu, żeby tutaj w ogóle nie użyć wulgarnego sformułowania. Burgersi tracą gdzieś influenza. To ciekawe, burżuazja zniknęła całkowicie z mojego kraju. Ja tam się cieszę, burżuje nigdy nie byli moim celem. Halo Austria, jak tam w ogóle... Jest support independent. A więc Austria również nam Independence już supportuje. Mamy więc już dwóch sojuszników. Anglia trochę upada, nie ukrywajmy. Ma dość spore problemy z utrzymaniem swoich granic, ale taka Austria, znaczy Francja, czy ona by chciała? Francja by nie chciała. A Burgundia na przykład? Burgundio? Nie, Burgundia również nie, bo ona w ogóle nie może sięgnąć do Danii. Mamy nowego era na tronie, 513, Karl. On nie będzie naszym erem, my już widzimy, że to nie jest nasz przyszły władca. My widzimy oczami wyobraźni, naszymi wspaniałymi oczętami, że tutaj już szykuje się jakiś bunt. Austria nam w tym buncie pomoże, mam nadzieję. Halo. Danio. Gdybym powiedział ci teraz wojnę, Moskwa by nie odpowiedziała, a ty byś walczyła tylko z Norwegią i Holsztynem. Miałbym po swojej stronie Austrię. Spróbować? No i jeszcze mógłbym mieć ten event cholerny. No to już w pewnym momencie wyskakuje ten event, w którym dostaję za darmo 10 tysięcy manpowera. Warto byłoby o nim pomyśleć. Na pewno też warto byłoby dorekrutować jednostki pod kurek, bo pamiętajmy, że Szwecja ma bardzo fajne idee. Swoją drogą, jeżeli ktoś nie wie, jakie idee Szwecja posiada, to już wam pokazuję, bo to jest bardzo ciekawe. Spójrzcie. Roczne legitimacy, dyscyplina plus 5, cavalry cost minus 10%, manpower recovery speed plus 20%, stability cost modifier minus 10% i roczny absolutyzm plus 0,2%, dobra wyprodukowane plus 10%, oraz National Manpower Modifier plus 10%. Zaś nasze tradycje szwedzkie dają nam, uwaga, Infantry Combat Ability plus 20%,
oraz Mercenary Maintenance minus 25%, czyli możemy się tutaj najemnikami bawić na przeróżne sposoby. Możemy sobie zrobić armię najemników piechoty i będziemy żyli. To jest naprawdę fajne. Halo, halo, halo. Austrio, prowadzisz teraz wojnę z Burgundią. No to na ten moment nie będziemy wypowiadali żadnej wojny Danii. Mam tylko nadzieję, że Moskwa się opamięta i nie zabierze... Nie zabrała korytarzyka. Dobrze, mamy to, mamy to. Skoro ona nie zabrała korytarzyka, no to tak, tutaj poprawiliśmy już relacje. Nie możemy prosić ich cholera racja o sojusz. Mam nadzieję, że Dania ich nie poprosi o sojusz. Jeżeli Dania poprosi ich o sojusz, to będzie lipa. Znaczy nie, nie może, bo oni mają chyba na rywalu. Nie, nie mają na rywalu, cholera jasna. Dania lada chwilę poprosi ich o sojusz. No to albo mamy Austrię teraz, albo mamy bardzo duży problem. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Jeżeli ona będzie miała sojusz z Polską, to będzie koniec. To będzie koniec, to będzie finito, finito. Nie możemy do tego dopuścić. Halo. Francja w ogóle. Nie chciałabyś supportować niepodległości? Więc ja tutaj poprawię z tobą relację troszkę. Ponadto wyślę moich super dyplomatów może do Pomorza, no bo jeżeli nie pomoże nam Pomorze, to już nie wiem, kto nam pomoże. Hej! Nieśmieszne żarty powracają! Haha! Fajnie. Dobra. Ile mamy tego Liberty Desire? Mamy 100% Liberty Desire. No cholera jasna! Cholera jasna. Boję się, że powstanie zaraz sojusz z Polską. To będzie bardzo złe. I nie powstaje. Nie powstał jeszcze. Nie powstał jeszcze sojusz z Polską. Jakieś zadanie mamy do wzięcia? Poprawić relacje z papieżem. No. Improve our prestige. Niech będzie. Improve our prestige, to jestem w stanie zrealizować. Jeżeli wygram wojnę, oczywiście. Którą technologię macie technologiczną? Którą technologię technologiczną, Boże. Którą technologię militarną macie? Trzecią. Ja mam czwartą. Mógłbym was zmasakrować. Znowu, kolejnym papieżem został Francuz. Dziwnym trafem. Jak tam wojna z Burgundią? Wygrywacie, przegrywacie? Miło by było zakończyć egzystencję Burgundii i zrobić event, że król Burgundii umiera. Wtedy Austria byłaby jeszcze potężniejsza. 25 dukatów albo jeden stabilności. Wolę stabilność. Wolę stabilność, bo my stracimy stabilność, gdy powiemy wojnę Danii. Więc lepiej mieć więcej z tej stabilności teraz. Przynajmniej ja mam taką wizję. Halo Danio. Dalej tylko Holsztyn i Moskwa. Moskwa nie będzie miała jak tutaj dojść. Nowogród nigdy jej nie da prawa przemarszu. Nie ma opcji. Jeszcze jakbyśmy poprawili relacje z Nowogrodem, to tym bardziej. Czy jest ktoś, komu jeszcze mogę... Aha, no tak, w Polsce już nie mam co poprawiać relacji. Dziwne, że ta Polska jeszcze nie wypowiedziała wojnę Teutonikowi. Gdyby oni zmasakrowali Teutonic Order, to jeszcze Polska mogłaby nam pomóc w tej wojnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Poprawmy relacje z Nowogrodem. Dla pewności, że oni prawa przemarszu Moskwie nie dadzą. A raczej Danii. Chociaż Danii na pewno nie dadzą, no bo... No hello, hello, no no... Zobaczmy, czy w ogóle Moskwa ma jak reach tutaj Danię? Nie, cannot reach Denmark, nie ma. Jeżeli nie ma jak dosięgnąć Danię, to tym bardziej ma jak dosięgnąć nas. No to chyba nie jest żaden problem, przynajmniej tak się wydaje. Aż z drugiej strony Polska, albo Litwa może nie dać prawo przemarszu. To też będzie smutne. Ale nie, no to musieliby przemaszerować pół świata, żeby nam wpierdzielić. No, teoretycznie zbliża się ten moment, moment wypowiedzenia wojny. No bo na co czekać więcej? Na co czekać? Ci nie chcą supportować na niepodległości. No zostaje ta Austria, tylko że Austria prowadzi teraz wojnę z Burgundią i to mnie niepokoi. To mnie bardzo niepokoi, bo ja bym chciał już ich zobaczyć tutaj w mojej wojnie. Takie wojenko chciałbym tutaj zrobić, a nie mogę, cholera jasna. A jak tam ilość floty, jaką mogę posiadać? To jest dobre pytanie. Mogę posiadać floty obecnie... co to za event? Nobility chce jakieś hajsy. Dobra, dam wam hajs. Niech będzie. Mogę tej floty posiadać, żeby nie oszukać, 13 statków. Mało, ścisną nas tutaj, flotą nas ścisną. A jak nas ścisną flotą, to będzie lipa. Army Tradition mamy dość spore. Możemy przejść na kolejną technologię administracyjną. Niech będzie. Niech będzie. Zmarł imperator i... Dlaczego? The Austrian ruler is cruel. Kurwa mać. Problem. Trzeba było wypowiadać tę wojnę, kiedy mieliśmy okazję. Trzeba było wypowiadać tę wojnę, kiedy mieliśmy jeszcze okazję. Teraz jesteśmy w dupie. Austria nie chce nam pomóc supportować niepodległość, bo jest okrutna. Bo ze wszystkich trajtów, jakie mógł dostać ten władca, dostał cholerny trajt, że jest okrutny. Pani Basiu, porozmawiajmy. A co to? Możemy stracić 10 prestiżu. Ajajajajajajajaj, no niby moglibyśmy to zrobić. Są tylko dwa lojalności, ale po co?
Jeżeli zrobię to, to będę musiał im płacić dwa razy. Ej, chwila. Jeszcze nie mam ich lojalności. Co mnie to obchodzi? Nie ma w ogóle burgersów tutaj, więc co mnie to obchodzi? Dobra, relacje z Nowogrodem się poprawiły. Polsko. Polsko, cała nadzieja w tobie. Ty musisz mi supportować niepodległość, tylko musisz ścisnąć ten zakon krzyżacki. No bo ile można? A ty? Halo. Może jednak, co? 6, 100. Ja wam wyślę hajsu, jeżeli trzeba. 200 hajsu wam mogę wysłać. Jeżeli będziecie mi supportować niepodległość, oczywiście. Cholera jasna. Na pewno nie chcecie? Minus 13. God damn it! Niech on tam siedzi. Niech on tam szepcze im do uszu. Burgundia zaraz umrze. Znaczy król Burgundii zaraz umrze, tak podejrzewam. Wy też nie chcecie. Czy jest tutaj ktoś, kto nienawidzi tej Danii? No Austria. I Anglia. Bo to skoro Austria i Anglia nienawidzą, to Anglia, dlaczego ty nie chcesz pomóc? Jak neutral attitude? Oni was nienawidzą. Cholera jasna. Głupi frajerzy. Zdenerwowałem się. Ze wszystkich trade'ów. Ze wszystkich trade'ów. Cruel. Bo oczywiście. Bo Szwecja chciała niepodległości. I dlatego. I tylko dlatego to się stało. Natychmiast macie oddać mi swoją... supportowanie. No. Natychmiast. Już dam wam te 200 dukatów. Ja wam dam te 200 dukatów. Tylko błagam. 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 Macie 200 dukatów. Błagam. Minus 3. 2. 2. Kur... 4! Dawaj tu! Natychmiast! Natychmiast tutaj dawaj! Jezus Maria, więcej nie będę próbował nawet. Chodźcie tutaj. Mamy walczyć o niepodległość, o lepsze jutro i do widzenia. Halo, Moskwa, Austria, dobra, ciśniemy. Cicho! Zaczyna się wielka wojna o niepodległość. Dobra. Zmniejszamy prędkość gry. Potrzebujemy żołnierzy. Ilu możemy mieć żołnierzy? Możemy posiadać żołnierzy obecnie, skoro się już wyzwoliliśmy. 18 tysięcy. Stać nas na najemników. Najemnicy naprzód. Więcej. 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 Dobra. Daj tam mi tu najemników. Ty! Floto! 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 Tutaj. Do środka tam. Wleć. Wleć. Wtop się w tłum. Wtop się w tłum. Dobra. Mamy generała. Dobry generał. Dobry generał. Dobra. Mamy to. Mamy to. Naprzód. Naprzód. Macie unię z Węgrami? Tak. Do mnie. Do mnie. Nowogród dał nam w ogóle gifta. Super. Super. Właśnie tego chciałem. Wszyscy do Sztokholmu. Stoimy w Perle Północy i się nie... Możemy zmasakować Norwegię? Bo oni nie mają jak tutaj przejść, bo to są forty. Dobra, 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 dobra. Będzie okej. Okay. Jezus, te forty są nieopłacane, więc one szybko padną. Dobra. Ja czuję, że my to ogarniemy. Dalej, dalej, ręce gadżeta. Na czwóreczkę, na czwóreczkę. Na czwóreczkę. Wszyscy na południe, wszyscy na południe. I zmasakrować tutaj tych frajerów. Tych gałganów zmasakrować, proszę. Tych miast. Możemy, nie możemy? Damy radę, nie damy rady? Mamy minus. Mamy minus. Dalaskogem padło. Cholera jasna. Oni nie dojdą, prawda? Król Burgundii umarł. Dobra. Król Burgundii umarł, Austria dostała terytoria. Bardzo dobrze, jest jeszcze potężniejsza. No to się modlimy, żeby to wystarczyło. Wycofujemy się. Wycofujemy się. Nie ma sensu tracić żołnierzy, jak idiota. Doszli do Sztokholma. Dobra, spokojnie, spokojnie. Do Sztokholmu w sumie. Jakim zdaniem oni tutaj w ogóle przeszli? Tutaj był fort. Nie tak to miało wyglądać. Wydawało mi się, że nie mogą tędy przejść. A jednak. To jest bezsensowne czasem, nie? Że ja nie mogę, ale oni tak! Bo to bot. Bot może. Ty nie możesz. Bot tak. Nie, nie, nie. Tędy nie idźcie. Tędy nie... To jest mój fort. Mogę sobie manewrować jak chcę. Dostali prawo przemarszu, naprawdę? Cholera jasna, dostali prawo przemarszu od Nowogrodu? Jakim prawem? Nie mówcie, że naprawdę daliście im prawo przemarszu. Kurwa mać, ja pierdolę. Czemu? Czemu im daliście prawo przemarszu? Do mnie natychmiast. Do mnie natychmiast. Austrio, natychmiast do mnie. Zwiększam prędkość gry. Dobra, to nie ma innego, nie ma innej opcji. To będzie krwawa wojna. Bardzo krwawa wojna. Dobra, wbili się w nas w forcie. To dobrze. Druga armia się wbiła w nas w forcie. Bardzo dobrze. My masakrujemy trzecią armię moskiewską. Moskwa dostaje po dupie. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze trochę i Moskwa się stąd całkowicie wycofa. Tylko musimy poczekać na naszych super imba sojuszników. Dobra. Wciskamy się w ten Psków, w Czamperm, czy to tam walczy z nami. Dobra, dobra. Ciśnij, ciśnij. Jep, jep. Ale to. Wbili się w nas. Mają minusy, mają minusy, mają minusy. Dobra.
Wygraliśmy, ale znowu się kolejna armia w nas wbije zaraz. Uciekamy stąd! Cholera jasna, kolejna armia moskiewska! Znowu wygramy! Wygrywamy! Dobra, uciekajcie stąd! No ile można, uciekajcie stąd! No ja już nie mogę! No, za dużo żołnierzy! Albo zostańcie w sumie, zostańcie. 12% war score, dobrze. Moskwo, nie chcesz się poddać? Na razie nie. Okej, okej. Dobra, śmieszna wojna. Dobra wojna nie jest zła, jak to mówią. Idźcie dalej. Idźcie dalej, musimy uratować Sztokholm przed upadkiem. I piątą militarną, poproszę. Piąta militarna, jak zwykle, ach, ratuje sytuację. Za dużo war exhaustion. Za dużo war exhaustion. Dobra, odbijamy te prowincje. Na szczęście tutaj nie są żadne prowincje z fortami. Forty, forty, 50-50. Okej, Sztokholm padł, cholera jasna. Ale tam się przebijają, też dobrze. Też dobrze, też dobrze. Póki nam pomagają, bo tu jeszcze jakaś nadzieja istnieje. Dokąd wyjdziecie w ogóle? Tam dalej na północ. Dobra, ja idę na Sztokholm. Ja chcę odbić Sztokholm. Ja, mnie nic innego nie interesuje. Nowa jednostka, Man at Armsy. Nie, ja chcę Galagoliach Infantry. Dobrze. Cisnąć, cisnąć, cisnąć. Poodbijać te prowincje. Coś tam nam się udało. Holsztyn chce spisować? Holsztyn will be forced to give Sweden. No ba. Pewnie, że tak. Żegnaj. Żegnaj Holsztynie. Nie chcę z tobą rozmawiać. Żadne takie tematy. Bylebyś tylko tam nam prawo przemarszu dał, nie? Bo jak nas odetniesz, to będzie lipa. Naprawdę? Oni przeszli od południa? Co za lipa? Co za lipa? Straszna lipa. Gdzie są armie w ogóle moich sojuszników? Halo? Sojuszniku mój ty. Mój ci ty, mój ci ty. Sojuszniku wspaniały, cudowny. Tu jest Sztokholm, gdzie jest Austria? Tu jest armia austriacka, gdzie jest armia węgierska? Istnieje w ogóle takie pojęcie jak armia węgierska? Chciałbym ją zobaczyć tutaj, w tym miejscu. Dalej. Spoko, musimy odbić ten Sztokholm. To jest wszystko, o co walczymy. Odbić Sztokholm. Nic więcej. O nic więcej nie proszę. Gdzie jest armia węgierska? No god damn it! God damn it! Kto to widział? Redukować to war exhaustion. Redukować war exhaustion. Jeszcze to nie jest nasz moment. Dalej. Dalej. Damy radę. To jest bardzo ważna wojna. Krwawa, wykańczająca, ale potrzebna. Musimy się wyzwolić spod władzy tych frajerów. No dalej, no niech ten Sztokholm padnie! Ile można istnieć? W Sztokholmie! Zaraz tutaj każe im się tam wbić do środka, nie? I tak dalej pójdzie. No, Szkocja ma całkiem sporą ilość żołnierzy. Dobra, Sztokholm odbity. Idealnie. Idealnie, dobra. Teraz podbić resztę prowincji. Bo nas tutaj strasznie zaraz zeżre... No właśnie, wszystko nas zeżre. Dobra, Szkocja daje radę. Jednak to był genialny pomysł Szkocję zaprosić do tej wojny. To był genialny pomysł. A wy dokąd idziecie? Co wy? Na moim forcie stoicie. Was pojebało? Wiecie, co ja wam zrobię za to? Czy wiecie, co ja wam za to zrobię? Halo, halo. Tu są Węgrzy! Moskwo! Kurwa mać, Moskwo. Co ty robisz? Ty się poddaj! Ty nie masz szans, Moskwo! Dobra. Austria, Royal Marriage with Sweden. Okej. Aha. Oho. No to dobra. 034. Chcemy z nimi Royal Marriage? Marriage? Wiecie, tak, chcemy. Chcemy, niech powstanie. Niech powstanie, dobra? Ciśnij, ciśnij. Cisnąć, nie płakać. Moskwo, poddaj się. Ile możesz istnieć? No ile możesz? No właśnie. Masz jakiś hajs? Oddawaj hajs. I ja dostanę z tego 72 aż. I bardzo dobrze. I wypierdzielaj. W ogóle, wiesz co, ty zerwij sojusz z Danią, nie? To jest... Jak ty w ogóle możesz tak myśleć na jakieś sojusze z Danią? Ja wywalczę ten zerwanie sojuszu z Danią, bo ja Danię chcę cisnąć w przyszłości, a ty mi tutaj w ogóle przeszkadzasz w moich wielkich podbojach, w moich wielkich planach! Wielkich planach! Ale pożyczek nabrałem, Jezusie. Jezusie. Jezusie Chrystusie. Okej. Okay. Ciśniemy. Cholera jasna. Wbili się w nas z zaskoczenia. Dobra, pomożemy Austriakom w takim razie. Dobra, mamy minusy. Dość spore minusy. Przegramy bitwę. Dość ważną bitwę. Dodajmy. Halo, Moskwo? Jestem w stanie zrezygnować z malutkiej ilości hajsu, ale wycofaj się stąd. Dziękuję. Szkocja woła mnie do wojny. Z Anglią. Anglia jest ale w Austria and Portugal. No ja to zaakceptuję, bo raczej i tak to nie przypomniecie mi wpierdzielić, nie? No ba. No muszę to zaakceptować. Nie mogę mieć tego prestiżu na minusie. Subsydia od Francji. Jest! Tak! 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 Subsydia od Francji! Tak! Tak!
Tak! Pożyczki pospłacamy! Dobra! Żyjemy! Panowie, gdzie jest Austria? Austria? Austria. Jeszcze nie skończyłem! Halo, gdzie moja armia? Dajcie moją armię. Okej, zostałem w tej wojnie sam. Dobrze, rozumiem. Ostatnie podrywy. Musimy dotrzeć do Sztokholmu. Zmasakrować obronę Sztokholmu. Musimy zmasakrować ludzi, którzy atakują ten Sztokholm. Ze wszystkim. Wybiegamy? Dobra, wybiegamy. Wybiegamy! Wybiegamy i masakrujemy. Abry. A dzień dobry. No w ogóle to powiedział wojnę Livonian Orderowi. Korzysta z okazji, że może, nie? Redukować! Redukować nie mogę! Nie mogę! A War Exhaustion rośnie! Handle them! Co wy chcecie? Lokalną autonomię? Nie! Harsh Treatment? Dobrze! Dam wam harsh treatment. Ja wiem, że to drogo, ale no trzeba! Wiecie jak drogo? Kal drogo. Nieśmieszny. Bardzo nieśmieszny żart. I nie pochwalam. Nie pochwalam takich żartów. Hajs się kończy. Hajs się kończy. Powtarzam, hajs się kończy. Oni nas tutaj wymanewrowują jak chcą. O, wygraliśmy, dobra. Muszę zmniejszyć prędkość gry chyba na czwórkę, bo nie ogarniam już co się dzieje. Znowu oni? Nie! Ja was błagam! Idźcie sobie z mojego kraju! Idźcie sobie z mojego kraju! Proszę was! Czy proszę o zbyt wiele? Co za krwawa wojna! Co za krwawa, smutna wojna! No nie, no trzeba zmasakrować tych Duńczyków. No nie ma takiej opcji. No nie ma takiego życia. Trzeba ich zmasakrować. Trzeba tylko dorwać ich armię w jakimś miłym miejscu, na przykład w tym. Mają minusy, to niedobrze. Te minusy zaowocują naszą porażką. Nie, wycofali się. Czemu? Przecież mogli się to wygrać, byśmy się to wygrali. Ciekawe. Ciekawe. No dobra. Subsydia dostawaliśmy od Francji, pamiętam. Jezus! Ci najemnicy! Oni tyle nas kosztują? Czy nas, co nas tyle kosztuje? Na bogów. Czemu mamy taki mały przychód? To ci najemnicy tak nas kosztują. Kurczę. Co pomyślał? Dobra. Zobacz tę armię. Mamy jakieś tam minusy, kogo to obchodzi? Who cares? Walczymy o niepodległość. O przyszłość naszego narodu. Ja wiem, że po tej wojnie będę się milion lat odbudowywał, ale to jest konieczne. Tak. Byłem na to gotowy. Wiedziałem, że to się może stać. Wiedziałem, ja byłem gotowy na taki kolej rzeczy. To się musiało wydarzyć. Taki był plan. Taka była koncepcja właśnie. No dobra. W takim razie co? Północ. Dziękuję. Odbijajmy te prowincje. Jezusie Chrystusie, ci buntownicy, którzy nas cisną. Danio, ile możesz walczyć? Ja was proszę. Tritis, ja chcę być niepodległym narodem! Dlaczego nie? Why not, Szwecjo? Ty jesteś niepodległym narodem i jakoś jest ci fajnie! A ja nie mogę być... Flipa. Mamy problem. I to dość spory. Nasz kraj zaczyna wybuchać. Poprawnie, no, patrząc na to z perspektywy tego, co tutaj widzę, no to... No cóż, no powiem, no, wiecie, jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie, ale no, na ten moment żyje. Jakoś, chyba. Jeszcze jakby poodbijać te forty. O, co tutaj się dzieje? Wycofajcie się. Nie macie szans, wycofajcie się. No wyco... Kurwa, nie! Kończą mi się żołnierze. Kończy się złoto w naszej kopalni. Jezusie Chrystusie, upadamy. Wybuchamy, upadamy. Cię błagam, Danio, na litość boską. Ty jesteś na wyczerpaniu. Już nie masz żołnierzy. Ja też nie mam. Ale ty nie masz ich więcej. Zastanów się nad tym, co robisz. Musisz ścisnąć moich buntowników, jeżeli chcesz zrobić cokolwiek. To widzisz? Czy to widzisz? Danio! Miej Boga w sercu. Danio! I czemu ta Austria mnie zostawiła? Była po mojej stronie. I co? I gówno! Zostawiła mnie! Jak ostatni frajer.
Gówno, gówniaki. Gówniane gówniaki. Spokojnie, damy radę. Redukować! Redukować! Błagam! Redukować! Gdzie jest armia duńska, kiedy jest potrzebna do ściśnięcia buntowników? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Halo, nie chcesz White Peace'a? Mnie wszyscy zostawili w tej wojnie. Miałem tylu sojuszników. Takie plany. Miałem być wielki, potężny. I co? I gówno! Jajco za przeproszeniem. Jeszcze maszerują przez Norwegię. Żeby, kurczę, uniknąć moich buntowników. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Tak się, kurwa, nie robi. Jestem zniesmaczony zaistniałą sytuacją. Jestem zniesmaczony wszystkim, co tutaj widać. Jestem zniesmaczony tym, że przegrywam. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Ja coś wykombinuję, ale dopiero przy okazji przyszłego odcinka, ponieważ ten odcinek jest wystarczająco długi, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia, mam nadzieję, już niebawem. Na razie.